Dzień dobry Państwu. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 31 sesję Rady Gminy w Żółkiewce w dniu 19 listopada 2021 roku. Serdecznie witam na dzisiejszej sesji gości zaproszonych w osobach. Witam wójta gminy Żółkiewka, Jacka Lisa. Witam radnego powiatowego, jednocześnie sekretarza Urzędu Gminy Marcina Zająca. Witam panią skarbnik Krystynę Kozę. Witam wszystkich panów radnych. Witam panie i panów sołtysów. Witam mieszkańców gminy Żółkiewka, którzy śledzą dzisiejsze nasze obrady. Witam również pana Łukasza Majkuta, który pan służy pomocą w przeprowadzeniu naszej sesji. I pragnę przypomnieć, że sesja jest nagrywana i transmitowana. Bardzo proszę Państwa o zachowanie porządku, wyciszenie bądź wyłączenie telefonów, to nie przeszkadzało. Porządek, jeszcze przedtem bardzo proszę Państwa radnych o potwierdzenie swojej obecności na urządzeniach rejestrujących. Jak zwykle złośliwość przedmiotów martwych. Chwileczkę zaczekamy. Dziękuję. Stwierdzam, że skład osobowy Rady liczącej 15 radnych. W sesji dzisiejszej uczestniczy 12 bezpośrednio i w tym jeszcze dodatkowo uczestniczy zdalnie jeden radny, czyli łącznie w sesji dzisiejszej uczestniczy 13 radnych. Stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Szanowni Państwo, porządek obrad Państwo otrzymali, ale czy są jakieś propozycje co do zmian? Nie ma, czyli ja mam po prostu jedną propozycję zmiany. Bardzo bym prosił Radę o wycofanie punktu 18. To miała być uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta, a wprowadzenie na to miejsce uchwały w sprawie diet dla sołtysów gminy Żółkiewka. Czy są jeszcze inne propozycje zmian? Nie widzę, więc bardzo proszę Państwa radnych
o przegłosowanie dzisiejszego porządku obrad. Bardzo proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że na 13 radnych biorących udział w dzisiejszej sesji za przyjęciem porządku głosowało 13, przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W punkcie trzecim przyjętego porządku obrad mamy przyjęcie protokołu numer 28, łamane przez 21 z sesji w dniu 30 września 2021 roku. Czy Państwo radni mają uwagi co do protokołu właśnie z sesji w dniu 30 września? Bardzo proszę. Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania na przyjęciu protokołu numer 28, łamane przez 21 sesji 30 września. Bardzo proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem protokołu z sesji w dniu 30 września 2021 roku głosowało 13 radnych, przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W punkcie czwartym mamy przyjęcie protokołu numer 29, łamane przez 21 z sesji dnia 11 października. Czy Państwo co do zapisów w protokole, którzy mają na własnych tabletach przedstawione, dopatrzyli się jakichś nieścisłości czy nieprawidłowości? Może jakieś uwagi? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania w celu przyjęcia protokołu numer 29, łamane przez 21. Bardzo proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku, podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że na 13 radnych obecnych w dzisiejszej sesji za przyjęciem protokołu głosowało 13, wstrzymujących się 0, przeciwnych 0. Stwierdzam, że uchwała w sprawie przyjęcia protokołu numer 29, łamane przez 21 została podjęta jednogłośnie. W punkcie piątym przyjęcie protokołu numer 30, łamane przez 21 z sesji w dniu 3 listopada 2021 roku. Czy Państwo radni po zapoznaniu się z protokołem mają jakieś uwagi bądź spostrzeżenia? Nie widzę, no przystępujemy do głosowania nad przyjęciem protokołu numer 30, łamane przez 21 z dnia 30 listopada 2021. Pierwszego roku. Bardzo proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku i podniesienie ręki.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na 13 radnych obecnych dzisiaj sesji za przyjęciem protokołu głosowało 13, przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że protokół przyjęty został jednogłośnie. W punkcie 6 mamy interpelacje i zapytania radnych. Zgodnie z artykułem 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego bądź do wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Stwierdzam, że do dnia dzisiejszego żadne interpelacje nie wpłynęły. W punkcie 8 mamy informację przewodniczącego Rady Gminy dotyczące analizy oświadczeń majątkowych. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. Na podstawie artykułu 24 literką H ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym informuję informację dotyczącą, przepraszam, złożenia rezerwowych oświadczeń majątkowych. Rady Gminy Żółkiewka zobowiązanie by złożyć oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku w terminie do dnia 30 maja 2020 roku. Oświadczenie w liczbie 14 zostało złożone w ustawowym terminie wraz z wymaganymi załącznikami, to jest z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu PIT za rok poprzedni lub oświadczeniami dotyczącymi braku konieczności składania tych zeznań. Oświadczenia zostały złożone w 2 egzemplarzach, z których jeden został przekazany w dniu 11 maja 2021 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie. Oświadczenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żółkiewka. Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał następującą informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych. Pismo z symbolem US z dnia 27 października 2021 roku. W związku z stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowałem do radnych wezwanie do złożenia pisemnych wyjaśnień. Informuję, że już po prostu radni to w zasadzie uczynili i został poinformowany urząd. No dobrze. No tak, muszę przeprosić, ponieważ pominąłem jeden punkt 7, który to jest złożenie informacji dotyczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych od poprzedniej sesji. Informacja dotyczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w poprzedniej sesji w dniu 6 listopada 2021 roku. W okresie od poprzedniej sesji odbyły się następujące posiedzenia Komisji Rady Gminy. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury w dniu 10 listopada 2021 roku. Tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie harmonogramu wydatków do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok. W posiedzeniu Komisji uczestniczyła pani Katarzyna Dąbrowska, pełnomocnik wójta do spraw realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, która przedstawiła radnym projekt uchwały oraz harmonogram wydatków dla gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok. Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnej, Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury w dniu 16 listopada 2021 roku. Tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję Rady Gminy Żółkiewka. W posiedzeniu udział wzięli pan Jacek Lis, wójt Gminy Żółkiewka, pan Marcin Zając, sekretarz Gminy Żółkiewka oraz pani Krystyna Koza, skarbnik gminy, którzy przedstawili i omówili projekt uchwał. W trakcie posiedzenia poruszane były także sprawy
bieżące i gospodarcze. To są w zasadzie wszystkie działania, które podjęła Rada Gminy od ostatniej sesji w dniu 3 listopada. W punkcie 9 dzisiejszego porządku obrad mamy sprawozdanie wójta gminy Żółkiewka z wychowania uchwał. Bardzo proszę, panie wójcie. Dziękuję, panie przewodniczący. Serdecznie witam państwa radnych, państwa sołtysów i wszystkich, którzy oglądają naszą transmisję dzisiejszą. Szanowni państwo, sprawozdanie z wykonania uchwał z sesji w dniu 3 listopada 2021 roku. Była to sesja nadzwyczajna, zwołana celem zmian w budżecie. Uchwała nr 195/21, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i tutaj sposób realizacji uchwała została przekazana do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, oddział w Chełmie. Uchwała nr 196/21 jest to uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok i tutaj sposób realizacji uchwała została przekazana do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, zespół Chełmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy będą pytania co do realizacji uchwał przez pana wójta? Nie widzę. Dzień przystępujemy do realizacji naszego porządku obrad. W punkcie 10 jest uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 rok. W zasadzie państwo radni zapoznali się z tymi zmianami, ale bardzo proszę w kilku zdaniach pani skarbnik o poinformowanie Radę o zmianach, które zostaną wprowadzone. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, dzisiejsze zmiany w budżecie to w zasadzie już są takie typowo porządkowe. Wprowadzamy jedynie środki z otrzymanych dotacji i spowodują one zwiększenie naszego budżetu po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę 2930. Po dokonanych zmianach nasz budżet w zakresie dochodów będzie wynosił 23 264 581,18 zł. Z tego dochody majątkowe 631 864 zł oraz dochody bieżące 22 632 717 zł i 18 groszy. Zaś w zakresie wydatków budżet będzie stanowił kwotę 26 943 354 złote 18 groszy, z czego wydatki majątkowe wynoszą 5 675 197 złotych i wydatki bieżące 21 268 157 złotych i 18 groszy. Dotacje, które otrzymaliśmy i wprowadzamy do budżetu zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej, jest to kwota 9448 dotacja w ramach porozumienia Poznaj Polskę. Jest również zmniejszenie dotacji celowej na świadczenie rodzinne w kwocie 10 tysięcy. Środki dotacji celowej na kartę dużej rodziny 60 zł, jak i również zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w ramach między paragrafami w ramach działów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy państwo radni mają pytania do pani skarbnik odnośnie zmian w budżecie? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 13 radnych obecnych na biorących udział w zasadzie, to jest jeden zdalny, biorących udział w dzisiejszej sesji, za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej głosowało 13, przeciwnych 0, wstrzymujących się 0.
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W punkcie 11 mamy projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok. Informuję, że projekt tej uchwały był szeroko dyskutowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Wszystkich Komisji Rady Gminy i zostają po prostu wypracowane w zasadzie jednomyślność, gdzie z ceny GUS-owskiej 61,48 zł za jedno decytonę czy za kwintel. Rada Gminy obniżyła tą cenę do 46 zł za jedną tonę. Jest to po prostu wzrost o 5 zł w stosunku do hektara, przeliczeniowego z hektara. Czy są pytania, jeżeli chodzi o projekt tej uchwały? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku i podniesienie odpowiedniej ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że na 13 radnych biorących udział w dzisiejszej sesji za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczeń podatku rolnego na 2022 rok głosowało 13, przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W punkcie 12 dzisiejszego porządku obrad sesji mamy projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żółkiewka. Również ten projekt uchwały był dość szczegółowo wygłębnie analizowany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Dlatego jeszcze w dniu dzisiejszym pytam, czy Państwo radni mają jakieś nowe czy inne propozycje co do wypracowanych stawek wspólnie na wspólnym posiedzeniu komisji. Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie drugiego przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na 13 radnych biorących udział w dzisiejszej sesji za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązując na terenie do Żółkiewka zagłosowało 13 radnych, przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W punkcie 13 mamy projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Żółkiewka. Również było to przedmiotem dyskusji Komisji Rady Gminy.
gdzie ostatecznie wypracowano odpowiednie dla mieszkańców naszej gminy zapisy. Jest to po prostu, zaznaczam, że zmiana ta informacji sołtysów, że z gospodarstw indywidualnych odpady cały rok, nie już jak było w lecie, nie było podwójnie, będą odbierane raz w miesiącu, tak jak to było poprzednio, gdyż dwukrotne zbieranie odpadów po prostu no nie ma w zasadzie sensu, bo tych odpadów w zasadzie mieszkańcy oddają mniej, czyli mówię, raz w miesiącu ustaliliśmy, że jest wystarczające odbiór po prostu tych zarówno segregowanych, jak i segregowanych, jak i również bioodpadów. Czy są co do tego niejasności bądź pytania? Właśnie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku. Nie ma, więc przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że na 13 radnych biorących udział w dzisiejszej sesji za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy głosowało 13, przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W punkcie 13 mamy uchwałę, projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Żółkiewka. Dlatego informuję tylko, że również uchwała była analizowana przez wszystkie komisje Rady Gminy. Dla informacji powiem, że przy każdorazowym robieniu, brzydko powiedziane, przystąpieniu do przetargu, wyłonienie odbiorcy odpadów komunalnych, no musi być szczegółowy sposób, zakres świadczenia w tym okresie. Dziękuję. Czasem się w oczach przestawi, przepraszam, bo rozpatrujemy punkt 13, czyli uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Żółkiewka. Czy ewentualnie są pytania co do projektu tej uchwały? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Żółkiewka na 13 radnych biorących udział w sesji za przyjęciem głosowało 13, przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
punkcie 14 dzisiejszego porządku obrad. Punkcie 15. Mamy projekt uchwały w sprawie programu współpracy gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Również projekt tej uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i pytam Państwa radnych, czy ewentualnie po zapoznaniu się ze szczegółami programu współpracy gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi prowadząc działalność pożytku publicznego. Czy Państwo radni mają jakieś spostrzeżenia czy uwagi? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie tego przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że na 13 radnych biorących udział w dzisiejszej sesji za przyjęciem uchwały w sprawie programu współpracy gminy Żółkiewska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok zagłosowało 13 radnych, przeciwnych było 0. Wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W punkcie 16 mamy projekt uchwały w sprawie innego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na 2020 rok. Państwo radni również się zapoznali. Na wspólnym posiedzeniu również mieliście Państwo to przesłane na projekt uchwały na tablety. Czy są jakieś niejasności bądź propozycje co do tej uchwały? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja tylko chciałabym powiedzieć, że 10 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, gdzie ten program był szczegółowo przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany przez całą Komisję. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Także jeszcze raz zapytam, czy może ktoś z Państwa radnych jeszcze ma jakieś propozycje, uwagi bądź spostrzeżenia co do programu? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie innego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na 2020 rok. Bardzo proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na 13 radnych biorących udział w dzisiejszej sesji za przyjęciem uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na 2022 rok zagłosowało 13 radnych, przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkcie 17. Uchwała w sprawie, czyli projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości zasad wypłacania diet przysługującym radnym gminy Żółkiewka. Również
to było przedmiotem dyskusji i Rada wstępnie ustaliła, że wysokość ryczałtu dla przewodniczącego Rady Gminy wynosi 1073,66 zł, dla wiceprzewodniczącego Rady 536,83 zł, dla przewodniczącego komisji, a jest ich cztery komisje, jest 350 zł. Dla radnego z wyłączeniem radnych, o których mowa w punkcie pierwszym i trzecim, 300 zł. W paragrafie drugim dieta przysługująca radnemu za dany miesiąc podlega zmniejszeniu o 20% za każdą nieobecność w danym miesiącu na sesji rady bądź posiedzeniu komisji stałych rady, których jest członkiem. Czy może są jakieś inne propozycje, co można by jeszcze uwzględnić? Nie wiem, czy pan wójt, czy pan skarbnik zechce zabrać głos w tej sprawie, czy... Bardzo proszę, pan wójt. Szanowni państwo, bo tutaj radni na komisjach o tym rozmawiali, są dobrze zorientowani. Natomiast ja tutaj chciałbym, żeby państwo sołtysi też wiedzieli dokładnie, o co chodzi. Więc tutaj, jeżeli chodzi o przewodniczącego, to dieta przewodniczącego się nie zmienia, bo te regulacje diet radnych i sołtysów też za chwilę tutaj ten punkt dojdzie. Są wynikiem tego, że zmieniła się w ogóle ustawa o wynagrodzeniu radnych, sołtysów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. No i te regulacje w niektórych przypadkach są konieczne i nie może być po prostu inaczej. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o nasz przypadek, wynagrodzenie pana, czyli ryczałt przewodniczącego rady się nie zmienia, wiceprzewodniczącego rady się nie zmienia. Zmienia się sytuacja, jeżeli chodzi o radnych, bo radni mieli do tej pory 100 zł za posiedzenie, czy komisji, czy sesji. I to nie zmienia się to w sposób kwotowy, natomiast zmienia się to w sposobu naliczenia, tak? Bo jeżeli była sesja i dwie komisje, to też ta kwota ryczałtowa tak samo wychodziła. Więc tutaj większość, że tak powiem, rad gmin w okolicy, czy w naszym powiecie, czy nawet w powiatach sąsiednich, bo tutaj robiliśmy rozeznanie, przeszła na rozliczenie ryczałtowe. I to jest tylko i wyłącznie taka zmiana, że jest rozliczenie nie za obecność, tylko rozliczenie ryczałtowe za udział w sesjach i w komisjach. Jest tutaj woli wyjaśnienia, żeby było jasne. Z potrąceniem oczywiście, o którym... Z potrąceniem oczywiście 20% za nieobecność na danym posiedzeniu komisji czy sesji rady. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są w związku z tym jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacenia diet przysługujących radnym Rady Gminy Żółciewko. Bardzo proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na 13 radnych biorących udział w dzisiejszej sesji za przyjęcie uchwały głosowało 13, przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W punkcie 18, w tym nowo dodanym, mamy projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów gminy Żółkiewka. I tutaj również rada była jednomyślna w stosunku co do podniesienia sołtysom ich
diety za udział w sesjach. Nie wiem, czy pan będzie mówił, czy nie ma już sensu. Szanowni Państwo, bo tutaj też, tak jak pan przewodniczący mówi, nastąpiła regulacja diet dla sołtysów za udział w sesji, bo prowizja zostaje na tym samym poziomie, ale w związku z tym, że tak jak tutaj radni podjęli uchwałę, podatek rolny wzrósł o wartość 5%, czyli tak jakby tej inflacji, która jest, więc radni też zdecydowali o tym, żeby podnieść w zasadzie dietę z 50 na 100 zł dla Państwa sołtysów za udział w sesji. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Moje, widzę jeszcze aplauz, jak mi się Państwa sołtysów to cieszy. Wiadomo, że to są to kwoty symboliczne, tak? To jest rekompensata za utracony czas w czasie pobytu na sesji. Natomiast ten ryczałt za ważny wysiłek zbieranie podatków zostaje na poziomie 10%. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jeszcze co do projektu uchwały jakieś niejasności bądź spostrzeżenia? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na 13 radnych biorących udział w dzisiejszej sesji za przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i również obowiązuje z dniem podjęcia. Jeszcze. A wykonawcą nie będzie pan wójt. Szanowni radni, szanowni państwo sołtysi, mamy punkt 19, sprawy gospodarcze oraz wolne wnioski. Bardzo proszę, w sprawach gospodarczych ktoś chce zabrać głos. Czy to z państwa radnych, czy to z państwa sołtysów? Chodzi o oświetlenie ulicy Krótkiej i ulicy Kowalskiej, bo ludzie do sklepu narzekają ciemno. Z tym, że na Krótkiej tam jest chyba gdzie zamontować lampy, a na Kowalskiej nie ma żadnego słupa. I druga sprawa, droga do Odnogi. Tam już za tym, jak skręca na wiatraki, tam jest taki zgóreczek i najgorsze bagno. I może to by troszkę jakim tłuczniem czy gruzem, bo ci, co pole mają przerypane i do lasu pojechać, to jesień, wiosna, tam jest klęska. A nawet radnych tam pole ma, to myślę, że będzie wsparcie. To by było. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o oświetlenie ulic, no to ulica Kowalska nigdy nie miała chyba oświetlenia, jak ja dobrze pamiętam. Można by się było nad tym zastanawiać, jeżeli radni podejmą taką decyzję w sensie inwestycyjnym. Natomiast tutaj na ulicy Krótkiej została zrobiona taka lekka modernizacja. Tam będą dwie lampy na skrzyżowaniu z ulicą Polną. Natomiast te dwa słupy, które stoją na terenie Domu Kultury po remoncie, ten trójnóg taki będzie wyjęty, bo on po prostu na zwyczajnej świecie szpeci. Natomiast jeżeli przy nowym obiekcie stary słup
i on będzie, bo tutaj po uzgodnieniu z zakładem energetycznym w ubiegłym tygodniu my to zdemontujemy. Natomiast tutaj, jeżeli jest naprawdę taka niesamowita konieczność oświetlenia tych ulic, można by pomyśleć o oświetleniu LED-owym, żeby nie robić dokumentacji i stawiać słupów, tak? Bo dzisiaj musimy sobie też uświadomić, że jeżeli mówimy o jakimkolwiek odcinku oświetlenia, to jest to oświetlenie kablem ziemnym wyprowadzane na słupy, czyli przekopywanie albo przez działki, albo na skraju pasa drogowego stawianie słupów, bo nie ma już takiego oświetlenia, jak było kiedyś, że od słupa do słupa linka i lampa, tylko ziemnym wejście i wejście do góry. Natomiast tutaj na takich ulicach przy tym natężeniu ruchu ja myślę, że postawienie trzech lamp jakichś takich solarnych, tak jak one stoją nad zalewem, to chyba by ten problem rozwiązało, bo tutaj nie ma niesamowitego natężenia ruchu. Zresztą jak się ktoś, nie wiem, chce dojść do delikatesów, to one są tak oświetlone, że ich z daleka widać ulicą Kowalską. Natomiast no, to będziemy rozmawiać na spokojnie, bierzemy to pod uwagę, będzie to zapisane w protokole pod kątem inwestycyjnym na lata przyszłe, na przyszły, czy na 2020 rok. Jeżeli chodzi o ulicę, znaczy o drogę w odnodze, to się tylko zastanawiam oczywiście, bo to prace ziemne jakieś tam będziemy wykonywać, żeby to wyrównać, natomiast zastanawiam się tylko, czy ta pora roku jesień jest dobrym okresem do tego, bo jeżeli gdzieś tam zruszymy ten grunt, to wiecie, jaka jest zima, są opady deszczu i zrobi się najzwyczajniej w świecie błoto. Natomiast no, trzeba się nad tym tematem też pochylić i dobrze by było, żeby rolnicy, którzy korzystają z tej drogi, przy swoich działkach popodcinali drzewa, tak? Bo tam niejednokrotnie już braliśmy równiarkę, ta droga była profilowana na krótki czas. I później ten efekt tej pracy jest żaden, bo znowu się to rozjeżdża. Natomiast no, czy będziemy to w jakiś tam sposób trwały utwardzać, to też będziemy musieli z radnymi się nad tym zastanowić. Także bierzemy to pod uwagę, panie sołtysie, na przyszły rok. Natomiast no, wyremontowanie tej drogi to jest tak jakby sprawa bieżąca, kwestia pogody, czy to będzie jesień, czy to będzie wiosna. Dziękuję panu wójtowi. Czy pana sołtysa ta odpowiedź? Dobrze. Bo moim zdaniem tak, nieważne co będzie świecić, ważne, żeby świeciło, czy to będzie solar, czy to będzie po prostu energia zakupiona od zakładu energetycznego. No, polemizować, panie sołtysie, nie będziemy, bo ja... Moglibyśmy się dogadywać jak gęś z prosięciem, ale to dobrze. To już mówię, można pewne sprawy po sesji wyjaśnić. Czy po prostu w sprawach gospodarczych, czy wolnych wnioskach? O, pani sołtys, ale to mówię to też, bo... Chciałam zapytać, jeśli chodzi o folię i siatkę, bo pytają się właśnie ludzie i czy to będzie jakoś odbierane, bo składali te deklaracje. Będzie to odbierane, nawet dostaliśmy dofinansowanie. To symboliczne pieniądze na to są, ale są, tylko że planujemy odbiór tego gdzieś po nowym roku. Będziemy informować mieszkańców tak, żeby się tej folii i tych worków nazbierało jeszcze więcej. Bo te deklaracje, które zbieraliśmy, były tak jakby deklaracjami wstępnymi co do zainteresowania i bardzo tak jakby przybliżonej ilości tego. Natomiast myślę, że tutaj trudno się też nam było tak jakby przewidzieć, jaki będzie najlepszy termin. Myślę, że w okresie wiosennym to będzie po prostu najzwyczajniej odbierane od mieszkańców. Tylko chcemy, żeby ci mieszkańcy byli dobrze powiadomieni i żeby wszyscy te worki i folie dostarczyli. Także to jest temat na po nowym roku. Dziękuję panu wójtowi. Czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos w sprawach gospodarczych czy wolnych wnioskach? Nie widząc państwa radnych.
Jeżeli nie ma, panie przewodniczący, przepraszam, że wchodzę w słowo, to ja chciałbym też kilka informacji przekazać właśnie państwa sołtysom, bo na ostatniej sesji nadzwyczajnej nie było sołtysów, więc no chciałbym, żeby ten przepływ informacji był. Więc moi drodzy, no takie mam chyba same dobre wiadomości, dlatego że z Polskiego Ładu, z wniosków, które składaliśmy, dostaliśmy 8,5 miliona na termomodernizację budynków gminnych. Tam w nazwie tej wniosku, co też na Facebooku pojawiły się komentarze i chciałbym się do tego też odnieść, bo to taka troszeczkę skomplikowana nazwa tego wniosku, ale to tak, te wnioski trzeba przygotować, żeby się tam jak najwięcej zmieściło w tym wniosku. Nie? I tam była poprawa walki z koronawirusem, poprawa tak jakby służby zdrowia, tak? Niektórzy mieszkańcy zinterpretowali to, że my będziemy, że tak powiem, poprawiać, ulepszać służbę zdrowia na terenie naszej gminy. To nie o to chodziło, to tu wyjaśniam, bo służba zdrowia jest niepubliczna, więc my na dobrą sprawę jako jednostka samorządu terytorialnego nie bardzo możemy się, że tak powiem, ingerować w działanie tej służby zdrowia, więc tutaj nie o to chodzi. Natomiast z tych pieniędzy tutaj w uzgodnieniu z radnymi i tu już poczynione zostały działania w sensie projektowym i kosztorysowym. Chcemy dokończyć termomodernizację szkoły, bo pierwszy etap, tak jak już to niejednokrotnie to i było mówione, wymiana dachu i docieplenie budynku z pieniędzy covidowych, gdzie dostaliśmy 1,5 miliona, jest realizowane. Natomiast chcieliśmy jeszcze teraz, żeby, że tak powiem, zrobić to w 100%, żeby to naprawdę dobrze zadziałało, wymienić źródło ciepła w szkole podstawowej, na pompy ciepła wymienić, instalację całą grzewczą, czyli kaloryfery i całą instalację na taką już nowoczesną, dodatkowo zmienić instalację elektryczną łącznie z oświetleniem i zamontować na dachu fotowoltaikę, która będzie wspomagała pompę ciepła. Więc to tak jakby pierwsza rzecz z tych 8,5 miliona. Zobaczymy, jaki będzie na to kosztorys. Jeżeli będą jeszcze pieniądze i te pieniądze nam zostaną, no też taki jest plan, żeby zrobić taką modernizację budynku Urzędu Gminy, bo tak jak widzicie, budynek jest, że tak powiem, no już leciwy, tynk nam się sypie, więc też tutaj mowa jest o wymianie dachu, który przecieka, i wymianie okien, dociepleniu budynku, izolacji pionowej i również o dodatkowym źródle ciepła w postaci pomp, tak żeby zmniejszyć koszty. I jeżeli jeszcze nam zostaną z tego pieniądze, ale to wszystko w takich naszych marzeniach jest, tak? Ale czasami marzenia się spełniają. To chcielibyśmy wyremontować budynek dworca autobusowego, żeby go doprowadzić do ładu, żeby skoro jest, to żeby tym mieszkańcom służył. Więc taki to jest plan z tego działania covidowego. Miejmy nadzieję, że jeszcze będą nabory na działania covidowe i będziemy następne wnioski składać. Tutaj też musimy się skupić na takim działaniu jak regulacja pasów drogowych, bo no to jest tak jakby spore wyzwanie, czyli z RID-ami regulować pasy drogowe, czyli generalnie poszerzać je do takich, że tak powiem, zgodnych z rozporządzeniem rozmiarów, żeby można było spokojnie budować drogi. Mówię tutaj o drogach gminnych i te działania myślę, że też po nowym roku się zaczną. Jeszcze dobra wiadomość, bo tak jak państwo wiecie, podpisaliśmy umowę na remont oczyszczalni ścieków i połączenie tych wodociągów Żukiewki i Koszarska. I tutaj też umowa jest już podpisana, dofinansowanie z PROW-u w kwocie tej PROW-owskiej, tak? Bo tam jest 63 do 37 dostaliśmy, ale teraz dodatkowo jeszcze, no bo to nie tylko my, ale i część gmin, które te działania wykonują, dostaliśmy dodatkowo 2 miliony, prawie 300 tysięcy złotych. Czyli taki jest finał tego, że my z własnych pieniędzy do tej inwestycji dokładamy tylko 230 tysięcy złotych zamiast planowanych 2 milionów z tam z hakiem, to tylko dokładamy 230 tysięcy złotych. Dodatkowo jakieś tam drobne pieniądze w postaci 320 tysięcy subwencji równawczej, 150 kilku tysięcy na cyfryzację urzędu, czyli wymianę sieci komputerów i sieci komputerowej. Też sekretarz w ubiegłym tygodniu taką promesę przywiózł. Także
składa nam się ten budżet w miarę dobrze i myślę, że jeżeli będzie wszystko tak się toczyło, jak planujemy, no to te inwestycje będą w przyszłych latach realizowane, bo to nie będzie przyszły rok, to będzie rozbite na 2022 i 2023. Także w takim telegraficznym skrócie chciałbym, żeby i mieszkańcy, i Państwo Sołtysi wiedzieli, co się dzieje, bo tak jak mówię, radni na komisjach uczestniczą i są dobrze zorientowani, a ze względu na ten nieszczęsny COVID obecność Państwa Sołtysów na sesjach była ograniczona, w związku z tym też chciałbym, żeby ten przepływ informacji w miarę był. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za miłe wiadomości. Jeżeli chodzi o finanse, to każdego cieszy, ewentualnie jeżeli przybywa, a nie ubywa. Także powracam do państwa radnych, państwa sołtysów. Czy są jeszcze do wójta pytania w sprawach gospodarczych i bieżących? Nie widzę, więc jeżeli nie ma głosów w dyskusji, przechodzimy do punktu 20, czyli zakończenie obrad. Dziękuję wszystkim za udział, przede wszystkim zaproszonym gościom, panu wójtowi, pani skarbnik, panu sekretarzowi, panu Łukaszowi, państwu radnym, państwu sołtysom i również państwu naszym mieszkańcom, którzy śledzą nasze obrady. Życzę dużo zdrowia, wytrwałości i przygotowania się do zbliżających się świąt. Zamykam obrady 31. sesji Rady Gminy Żółkiewka z dnia 19 listopada 2021 roku. I życzę miłego wieczoru i spokojnej nocy. Widzenia.